Witam Państwa bardzo serdecznie ze studia Michael Panel Polskiego na Europejskim Kongresie Finansowym. A moim Państwa gościem jest Tomasz Pol, dyrektor Departamentu Marketingu Banku Millennium. Dzień dobry. Witam serdecznie. I porozmawiamy o rynku nieruchomości, o hipotece. Rynek bardzo rozgrzany, wszyscy chcą kupić nieruchomość, ceny szaleją. A proces przyznawania hipoteki jest długi. Jak go można przyspieszyć? To prawda, ostatnie kilkanaście miesięcy to takie dwa zjawiska, które mocno wpływają na procesy hipoteczne. Z jednej strony COVID i coś, co mogło... Czyli zamknięcie takiej relacji... Tak, trochę odsunięcie się, że tak powiem, fizycznie odknięte. Od siebie, co w przypadku rynku nieruchomości, gdzieś każdy chce zobaczyć, co kupuje, kilka razy odwiedzić, zastanowić się, chociaż może to coraz mniej aktualne w tak rozgrzanym rynku. A z drugiej strony porozmawiać z kimś, kto oferuje kredyt hipoteczny, dowiedzieć się wielu szczegółów. To wszystko ulega bardzo szybko przeobrażeniu w chwili obecnej. To jest ta jedna strona, a druga strona to jest jakby otoczenie makroekonomiczne. Niskie stopy procentowe, poszukiwanie różnych źródeł zainwestowania czy gdzieś tam nabycia nieruchomości uważane jako bezpieczną formę ulokowania przez wielu Polaków, chociaż niekoniecznie to musi być prawda. I te dwa zjawiska spotykają się na koniec dnia w banku, do którego przychodzi klient, próbuje dostać tą hipotekę i tak jak Pan powiedział, w tej chwili jest nieco trudniej i nieco dłużej. Ale Wy mówicie, pewno... że macie rozwiązanie. Mamy rozwiązanie i tym rozwiązaniem jest to, co pomogło również naszym klientom w wielu innych produktach i tym czymś jest cyfryzacja. W tej chwili na rynku przetacza się spora fala różnych zmian, które ułatwiają klientom bankowym życie. Wiele zdarzyło się w obszarze płatności, w obszarze prostych pożyczek i moim zdaniem nadszedł czas w tej chwili na procesy hipoteczne. Te banki dzisiaj, które mają sprawniejszy, szybszy proces hipoteczny, bardzo łatwo zauważyć, że rosną, wygrywają i są w stanie sprawnie obsłużyć klientów, a o to nam tak naprawdę chodzi. Czyli dojdziemy do jakiegoś momentu, że będziemy mogli wziąć kredyt hipoteczny przez aplikację albo sobie wyliczyć przynajmniej jego raty, sprawdzić, czy stać nas na tą nieruchomość, czy bank nam przydzieli taki kredyt, znaczy, analizując oczywiście naszą historię. Powiedział Pan o kilku etapach tego procesu, który wcale nie jest taki prosty, ale na pewno da się przenieść do świata cyfrowego. I tak wprost odpowiadając, myślę, że się doczekamy tego momentu i to wcale nie za odległych wiele lat, ale całkiem blisko. I przede wszystkim są już takie miejsca na świecie, gdzie tak jest. Tak? Jeżeli spojrzymy na rynek amerykański, gdzie jeden z największych kredytodawców jest firmą całkowicie cyfrową, spojrzymy na rynek brytyjski, gdzie wiele jakby podmiotów z tej strefy niebankowej, tylko z tak zwanych obszarów fintechów jest w stanie zaoferować rozwiązanie w pełni cyfrowe. Są przykłady z rynku szwajcarskiego, Australia przechodzi w tej chwili wielką transformację. Także moim zdaniem w Polsce to również nastąpi i co więcej już następuje. Wiele rzeczy, których być może klienci nie do końca zauważają, ale które właśnie mają wpływ na czas procesowania w bankach, podlega w tej chwili bardzo dużej transformacji. No właśnie, bo są rzeczy, które... Każdy, kto przechodził jakiś tam proces weryfikacyjny, wie, że one są i one jakby trwają. I to są na przykład dokumenty sądowe, wszelkie dokumentacje dotyczące budynku. No, jak to można przyspieszyć? To prawda. Hipoteka czy udzielenie procesu hipotecznego to tak naprawdę masa weryfikacji, która po stronie banku jest do wykonania, zanim zostanie podjęta ta ostateczna decyzja. I tak naprawdę to, o co walczymy w tej chwili, to jest takie ułożenie tego procesu, żeby jak najwięcej z tych elementów mogło dziać się w sposób automatyczny, co sprawia, że musimy się połączyć jako bankowcy z różnymi zewnętrznymi źródłami danych, które są w stanie dostarczyć nam informacje w czasie rzeczywistym, tak żeby można było ją wykorzystać być może już na tym pierwszym kroku, o którym Pan wspomniał, czyli w chwili, kiedy nasz klient siedzi przed tym kalkulatorem, za chwilę być może w aplikacji mobilnej, robi symulację kredytu. I żeby wcisnął ten jeden przycisk. Tak, dzisiaj za chwilę pewnie będzie mógł wcisnąć jeden przycisk, który pozbiera jego informacje, już to może zrobić w zasadzie z różnych banków, bo te informacje są niezbędne do tego, żeby taką decyzję podjąć. Bank ma wiele możliwych źródeł zaczerpnięcia informacji o samej nieruchomości, więc ten element procesu też jest możliwy do zautomatyzowania. Także stąd mój duży optymizm. Myślę, że to się bardzo będzie zmieniało w najbliższym czasie. Panuje taka na rynku, tak na koniec, teza, że teraz klienci kupują, tak się spieszą z tymi zakupami, że kupują za gotówkę. To prawda? Nie sądzę, żeby to była prawda, bo inaczej nie mógłbym powiedzieć, że jakby kwoty kredytów, które udzielamy jako Bank Millennium w ostatnim czasie miesięcznie, to jest równowartość tego, co jeszcze 3 lata temu robiliśmy w skali jednego kwartału. Więc widać, że to zainteresowanie, to co dzisiaj jest w miesiąc, 3 lata temu w przypadku banku, który ja reprezentuję, było w kwartale. Także widać, jak duża jest to zmiana.
Więc to nie jest tylko tak, że klienci przychodzą i kupują za gotówkę, kupują też zdecydowanie korzystując z finansowania. Nie boi się pan, że ta bańka kiedyś pęknie i... Ja myślę, że jest kilka rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę i pewnie nie mamy zbyt wiele czasu, żeby o nich wszystkich opowiedzieć, ale o jednej rzeczy powinniśmy pamiętać, o tym, że dzisiaj są rekordowo niskie stopy procentowe i że stojąc jako klient w obliczu decyzji o kredycie, która to decyzja jest tym, co... 20-letnie, 30-letnie. Na wiele lat trzeba naprawdę, że tak powiem, rozważyć, czy stać nas na to. I trzeba też zastanowić się, w jaki produkt chcemy wykorzystać. Tak? Dzisiaj są produkty na stałą stopę procentową, przynajmniej to jest okresowo. Bardzo ważne, tak. Zapewniają stałą ratę w jakimś okresie, w horyzoncie zwykle 5 lat na rynku polskim w tej chwili, za chwilę być może w dłuższym okresie. To, że na Zachodzie ten produkt jest bardzo rozwinięty ze stałą stopą procentową, a my sobie trochę nie zdajemy sprawy z ryzyka, jaka jest z istnienia stopy procentowej, tak? Myślę, że wszystkie te rzeczy, o których rozmawialiśmy, czyli ta cyfryzacja, rozgrzany rynek nieruchomości, to wszystko jest to, co widzimy w innych krajach i w Polsce też, natomiast Polskę od tych innych krajów różni jeszcze niska, dosyć niska popularność kredytu na stałą stopę procentową. I dlatego o tym wspominam, warto również rozważyć taką opcję. Dlatego zachęcamy, rozważajcie także kredyty na stałą stopę procentową. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu i za rozmowę. Dziękuję bardzo.